Kędzierzyn Koźle również ma nowego starostę. Został nim Artur Maruszczak z Koalicji Obywatelskiej. Były wiceprezydent Kędzierzyna Koźla oraz samorządowiec od lat związany z Koalicją Obywatelską oraz prezydent Sabiną Nowosielską. W wyborach do Rady Powiatu zdobył 1128 głosów. Już współrządzimy, to znaczy już mamy koalicję zawiązaną. Przypominam, że myśmy startowali z Komitetu Wyborczego Sabiny Nowosielskiej, Koalicja Obywatelska. Współpracujemy z śląskimi samorządowcami. Także mamy w Radzie Powiatu, w sumie my mamy 10 radnych, śląscy samorządowcy mają 6, więc na 21, 16 szabel jest naszych, że tak powiem. Przetasowania na stanowisku związane są z objęciem mandatu posła przez dotychczasowego starostę Pawła Masełko, który przejął go po zmarłym pośle Rajmundzie Millerze. Liczy się to, co może się zmienić, jeśli chodzi tutaj właśnie o powiat kędzierzyńsko-kozielski, czy też tutaj tą część regionu województwa opolskiego, bo o tym często podkreślaliśmy i mówiliśmy, że brakowało tutaj parlamentarzysty. Mamy tutaj senatora Beniamina Godylę. Od jutra najprawdopodobniej będziemy mieli posła Pawła Masełko. Koalicja Obywatelska nie jest jedynym ugrupowaniem, które będzie rządzić w starostwie powiatowym. W skład lokalnej koalicji wchodzą również śląscy samorządowcy, których reprezentować będzie dotychczasowy wicestarosta Józef Gisman. Celem nowo powołanego zarządu powiatu jest kontynuacja projektów rozpoczętych za poprzedniej kadencji, co spotkało się z ciepłym przyjęciem ze strony opozycji. Jeżeli chodzi o osoby pana starosty, jako opozycja na pewno dajemy mu na początek spory kredyt zaufania. Wierzymy w dobrą pracę zarówno pana starosty, jak i całego zarządu, co oczywiście nie znaczy, że jako opozycja nie będziemy się skrupulatnie przyglądać pracy i starosty, i całego zarządu. Liczymy również na to, że strona rządząca będzie wsłuchiwała się w głos opozycji. Przetasowania w starostwie nie są jedynymi zmianami w lokalnej układance politycznej. Kędzierzyn Koźle wciąż czeka na wybór zastępców prezydent miasta Sabiny Nowosielskiej. Dziś w ratuszu zaprzysiężono radnych i odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Miasta nowej kadencji. Jakub Słupecki, Kurier Opolski.